Hej moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Rodzinki Zastępczej. Dawno nas tutaj nie było, ale w końcu zdecydowałam się coś nagrać. Troszkę się przymusiłam i myślę, że nie będzie tak źle. O ile gra będzie współpracowała oczywiście. Mamy 6 rano, czwartek. Zaraz wstajemy i tak. Od razu chciałam powiedzieć, że wprowadzam małe zmiany w nasze życie. Dość znaczące odnośnie nastolatków w naszej rodzinie. Stwierdziłam, że jak będą mieli ocenę plus 6, to wywalam ich na studia od razu, nie czekając już na nic, bo zawsze tak czekałam sobie, aż im pasek podejdzie tak, nie wiem, do 3 dni, czy coś takiego. No bo wiecie, wtedy mi się wydawało to takie bardziej realne, jak oni przeżywali swoje życie jako nastolatki i tak pod koniec jechali na studia, stawali się młodymi dorosłymi, nie? Ale stwierdziłam, że nie. To będzie trwało wieczność, jak ja będę tak robiła, a ja mam trochę już dosyć tych wszystkich dzieci i takich ogromnych rodzin. Co prawda będziemy adoptować i tak kolejne dzieci. No ale na przykład tutaj, kto to jest, Cyprian jest już z nami bardzo długo. Daniel też. No a jak już krócej, ale myślę, że oni wszyscy mają plus 6, więc tak, jak tylko wstaną, to wywalam ich po prostu na studia i koniec. Tak, tutaj jest chyba najwyższa ocena plus 6, więc do takiej oceny nastolatkowie muszą dotrzeć i wtedy mogą iść na studia. Chociaż ja nie jestem pewna, czy nie przechodzi ocena z tej szkoły podstawowej wyżej. Czy nie przychodzi na tą szkołę średnią też ta sama ocena, czy potem od nowa ją zdobywają, bo właśnie nie wiem, jak to działa w dwójce, ale no zobaczę. No i w takim razie może uda, albo raczej nie uda nam się w tym odcinku adoptować dziecko, ale w kolejnym pewnie będzie, dzisiaj sobie pewnie zadzwonimy, a w kolejnym nam dziecko przyniosą. No i cóż, oczywiście będziemy wszyscy trzymać kciuki, żeby to była dziewczynka. Dobra, Natasza, wstanie do dziecka teraz, bo on już tutaj niestety nie zlał się i nie mamy go przewinąć. W każdym razie weź go podrzucaj, o. Podrzucaj i połaskaj go. Może w tym czasie się ziszczy. Wolfgang też stanie. On ma dzisiaj do pracy, w ogóle zapomniałam, że on pracuje na 9, do 17 ma. Więc idź do kibalka i podasz śniadanie, bo jeszcze chyba zdążysz, mam nadzieję. Tak, Berenika i Adrian całą noc u nas byli. I całą noc Berenika naparzała na naszym słynnym fortepianie. Także wiecie, tutaj już wstaje nasz przyszły student, już go wysiadł do kibelka. I jakbyś był tak dobry i posprzątał talerze z jadalni, żebyśmy mieli gdzie zjeść, to ja byłabym ci niezmiernie wdzięczna. Nie wiem, czy on wszystko zgarnie, czy muszę mu to wszystko popikać. Ty, mój drogi, też potrzebujesz do toalety. Wszyscy chyba potrzebują do toalety. Też sobie skorzystaj. No tak, wszyscy. To ty idź sobie tu skorzystaj. Na górze już więcej toalet nie mamy. Ale ty nie chcesz tak bardzo siku. To ty posprzątasz. Albo nie. Bo ty idziesz do szkoły. To ja go wyślę na plac zabaw. Tak. Albo może niech sobie poskacze na skakance. Stałeś? Bo nawet ma takie pragnienie. No skacz. Do, tu idziesz skakać? Dobra. O, jeszcze jednego mamy przecież, zapomniałam. Się wygrzebuje właśnie duszka. On też sobie poskacze na skakance. Oni w ogóle chyba nie odrobili lekcji. Idzie do ciebie. Aha, zapomniałam, że wiecie co, zablokowałam drzwi. Już, Nataszka, wchodź. Ona się znowu zwiesiła. O, już się zlał, to weźmy w miękkie ruchy. O, Wolfgang, czy ty nie miałeś robić śniadania? Czy tutaj widzisz gdzieś lodówkę? Tak się ciebie spytam. A nie, to jest Erik. Kurde, patrzcie, pomyliłam. Aha, bo ja zapomniałam im kazać zejść na dół. Erik, pomóż bratu. Kto ma czas, niech tutaj ogarnia dom. Wolfgang idzie robić śniadanko, super. No i git. Masakra. Jak zwykle tutaj. No, już zadowolony? Co tam jeszcze potrzebujesz? Na pewno jeść potrzebujesz. Tutaj mama jeszcze mogłaby się z tobą bawić chwilę.
żeby mu troszkę zabawa podrosła. Godzinę. Dobra, kurde, te powiadomienia. Się ma tyle dzieci. Ojej, to Wolfgang nie pożegna ich chyba. Berenika, to wykąpałabyś psa, a nie? Się tutaj... No ja nie wiem. No chyba nie zdążą zjeść, kurczę. Chociaż nastolatkowie, ja ich nie puszczę do szkoły dzisiaj. Żeby właśnie zdążyli sobie zjeść. Ona chyba nie zamierza wracać na studia, powiedziała, że ma to w nosie i zostaje w domu. Ma dosyć studiów. Przesunąłbyś się. Mama chce nakarmić dziecko. Rozrywki ci brakuje. No ja cię rozumiem, kochany, ale wiesz. Chodźcie jeść, tak właśnie. Bo wszyscy jesteście głodni. Zdążycie? Nie zdążycie, wy już musicie iść do szkoły. Słuchaj na dół. O właśnie, do szkoły. Stop, żeby mi żaden nastolatek nie poszedł. No, pauzuj się, gro! No. Jezus Maria, nawet gra nie chce współpracować. Czeka na jedzenie. Ty nie idziesz do szkoły. Ty też chodź, tu jest. A bo jeszcze Berenika nam się tutaj wtrążyła. Berenika, wracaj do domu! No ale dobra, może zjeść, bo to akurat porcja maluchów, oni idą do szkoły, więc... Dobra, ty jesz i ty jesz, super. O, ty już poszedłeś do pracy, no dobra, to idź. Mały pojad jest troszkę zmęczony. Czemu ty nie jesz, kochany? Jezu, zobacz, jak jesteś głodny. Chodź tu jeść, co tobie? Prędziutko. Ale on miał być w samym piżamie, nie? Powiem wam, że gra nadal mi się czasem lubi wyłączać i mnie to strasznie denerwuje, bo całkiem niedawno chciałam coś nagrać z prawnika, taki dłuższy filmik z samych scenek, bo potrzebowałam tego. I oczywiście, jak chciałam zmienić włosy Angelice, to gra mi się wywaliła i to już to się zdenerwowałam i nic nie nagrałam. Dlatego wiecie. Nie jest łatwo. Dobra, możemy go do końca. Możemy go do końca, bo on jeszcze jest śpiący. I na miłość boską, albo nie. Albo tak. Albo tak. Wyłączmy telewizor. A ty, kochany, zaczniemy od ciebie. No nie gadaj, że ten komputer jest zepsuty, nie! Natasza, czy ty masz jakieś umiejętności? Technika, 2 punkty. 1 punkt. 0. Cholerka! No nie będę ryzykować życia Nataszy. Masz telefon? Zadzwoń po tego technika. Ale nie wiem też, o której on przyjdzie. Chciałam się ich pozbyć z rana. Dobra, kupimy po prostu ten komputer od nowa. I tyle. On chyba nie jest taki drogi, bo jest z modów. No, tylko 1000 simoleonów. Stać nas. Bo jeszcze nie skończyłam urzędu domu, ale mi się nie chce. Znać pracę, uczelnia. O, jest. Idź na studia. Albo może uczelnia wystąpi o stypendium? I dopiero iść na studia. On ma kondycję na 10, to chyba pójdzie na jakieś sportowe. No, przyszli już go żegnać. Czy coś? Czemu znowu? Tak, bo to łóżeczko drugie. No ale ja zostawiam to łóżeczko drugie, bo będziemy mieli i tak zaraz następne dziecko, więc... No niech ona już jak musi do niego weźmie. O, dostałeś stypendium. Na sportowym masz trochę mniejsze, ale to nic. Dobra, niech oni tam sobie przekładają to dziecko na razie. Teraz zajmiemy się studentami. Potem będziemy ogarniać dzieci. Daniel, żegnasz brata, ty też idziesz zaraz na studia, wiesz? Cieszysz się? Bo ja bardzo. 3 simów się pozbędziemy. Ale oczywiście adaptujemy kolejnych, więc... No taka kolej rzeczy. No matka żegnasz. No papa. No papa. A w ogóle czekajcie, co on ma w wyposażeniu?
A, nic takiego. No to pa. No to pa. Już nam, ale to też wiecie, nastolatkowie teraz już nam nie pomogą, więc... Trochę przekichane. A ty dostaniesz jakieś stypendium? Chodź, pani. Zostaw. Zostaw! Teraz Daniel. On jest starszy. Czego nie zrozumiałeś? Nie denerwuj się tak, Daniel. I tak, no nie pokażę wam, moi drodzy, filmiku dzisiaj z tego, jak Cypran jest na studiach, bo to by mi zajęło za dużo czasu, jakbym teraz miała ich wszystkich wrzucać do gry i jeszcze nagrywać i tak dalej, więc no, po prostu będzie bez tych filmików. No i super. Aha, czyli Cyprian dostanie ten zwykły grant 1000 plus 750 za sportowy kierunek, tak? Czyli jest nieźle. Tak, idź, wchodź. Ty tu podejdź. I tak tu podejdziesz, że inaczej wraca. O nie, Erebek, czy mniejszy stopień za opuszczenie? Aha. Seriously? Ale to się nie liczy, bo ja dzisiaj specjalnie zostawiłam w domu, żeby... Kurde. Nie zdążyłam ich wszystkich powysyłać, zanim to wyskoczyło. Albo oni wiecznie. No trudno, nie wszyscy muszą być tam. Dobra. Tutaj on się wysyła na te studia, a ja... No, on śpi, dobra. No dobra. Natasza, idź do kibla. Ja bym chciała mieć córkę. Tak bardzo bym chciała mieć córkę. Dajcie mi córkę. Uuu! Czemu on dostał coś takiego? A, bo on kilka ma tych opcji. Nagroda sportowa. Grant dla studenta. Odszkodowanie pozaziemskie? Przecież on nie był porwany przez kosmity. Czy? O czymś nie wiem. Stypendium z funduszu pomocy dla... pomocy osieroconym Simom. A czemu... Tylko jemu to wyskoczyło, oni wszyscy są sierotami. Tak, nara. Żegnaj, synu, żegnaj! Dawaj mi tutaj ośrodek adopcyjny. Wiem, że miałam nie adoptować dzieci. Więcej na razie. No ale... Trzy miejsca na pierwszym miejscu, to chociaż jedno. Szkoda, że nie można adoptować bliźniaków. Tak, przynieście mi to dziecko. No, na pewno będzie z niej wspaniały rodzic. Matka roku. Biegniesz pożegnać go szybko? No to papa. Trzymaj się, synu. No to super, dostali się na studia. Czy ty byś chciała mieć niemowlę? No spoko. Spoko. Ja mam nadzieję, że wiecie, ta muzyka z Simsów mnie nie zagłusza, bo ustawić tutaj głośność odpowiednią. Z kim ty tam gadasz? Weź ty prysznic jeszcze, bo... Berenika, wyjdziesz kiedyś stąd? Co mam? Szkoda, że nie mogę tutaj otworzyć lodówki i zobaczyć, co my tu mamy. No dobra, przygotuj coś. A może zrobić placek jagodowy? Patrzcie, jak pusto w domu. Jak miło. Nie? Mieć tylko 5 simów. A w ogóle co z tym psem, bo on był brudny. Masakra, w ogóle zlał mi się tutaj gdzieś. Tutaj jesteś? Dobra. Weź. Pochwal tego psa. I możesz go wykąpać. Jesteś grzeczny, że nie leżysz na łóżkach, ale jesteś bardzo niegrzeczny, że jesteś takim strasznym brudasem. Kumasz? Chodź. A nie wiem, czy on tu wejdzie, bo tutaj jest ta umywanka. Chyba nie. No, muszę iść na górę. To go wykop tu. Tu ktoś lekcję zostawił. Karny Higapry tylko. No, tamci. Nie daj przyznak, tylko weź go wykąp.
Berenika mówi, zapraszasz mnie na noc, ale nie dajesz mi spać, wychodzę. Aha. Nie żeby to ona całą noc grała na fortepianie, nie. Dobra. Weź to dziecko. Jestem jeszcze młodym Simem, ale nawet ja wiem, że muszę pilnie odrabiać lekcje, jeśli nie chcę wylecieć ze szkoły. Ups. Pokaż ty tam te swoje oceny. No, mój drogi. Zdecydowanie. Ale. Rozrywka. Bo bez rozrywki to nawet lekcji nie odrobisz. Wyjdziesz stąd, nie wyjdziesz, bo cię pies blokuje. Zostaw go, to może sobie pójdzie. Dobra, dosyć tego. Czy ty się znowu zwiesiłaś? Boże, jak oni mnie denerwują. Co ci tu przeszkadza niby? Nic tu nie leży, przestań wymyślać, Natasza. No nie radzą sobie, bo nie odrobili lekcji znowu. Przestań wymyślać, weź to dziecko. No zobaczcie ją, jak ona mnie denerwuje. Nie wyjmij go. Nie, ona sama musi, bo jak ja jej kliknę, to nie może. Co za baba. No to jeszcze trzeba opróżnić. Opróżnij to. Nie mam słów, widzicie? Koni mnie nerwują. A on umie korzystać z nocnika? Nie umie, on jeszcze nic nie umie. A jak on w ogóle się miewa? Kiepsko. Zobaczymy, czy będzie w ogóle chciał z taką zabawą zająć życie. Na pewno nie. I ja nie wiem, czy wyłączyłam wiek? Starzenie się? O to ci chodzi? Kazałam ci się bawić? Dlaczego ty beczysz? Nie mam siły do tych ludzi. Ściska mnie, aha. Dobra. Może coś porobić razem. Bo to dziecko jest jakieś nieszczęśliwe. Albo nie, no niech on skacze na skakance. Czego ty beczysz? Ja się ciebie pytam, czego ty beczysz? Skacz sobie na skakance i przestań beczeć. Weź prysznic. Ja ci dam te perkusy, ja ci dam. Dobra, ty się baw, jeszcze się baw. Nie chciałeś zrobić siku? To się wypchaj. Zlejesz i będziesz śmierdzącym dzieckiem, tak ci powiem. Na szczęście ten dzień się już kończy. Tak. No, pewnie, że chce ci siku. Bo nie chciałeś zrobić na nocniku. To czego się spodziewasz teraz? Ja nie rozumiem. Ja nie rozumiem, czego ty się spodziewasz. Ojciec ci zmieni pieluchę. Patrz. Jak wasza rozrywka? Czy możecie odrobić lekcję? A! Gówno możecie, za przeproszeniem. Ty możesz odrobić lekcję. Chociaż twój stan też jest po prostu... To nie są twoje, nie. Gdzie są twoje lekcje, dziecko? To są lekcje Franka. Gdzie są twoje lekcje, ja się pytam. No nie, nie żart. Tutaj leżą, dobra. Widzę. Dobra, zrób to siku. Dotaruj do kibla. Co robisz, Wolfgang? Daj mu tą butelkę, daj. Dostał tą butelkę.
To chodź, pomóż odrobić lekcję Gabrielowi. To jest Gabriel? Tak. Pomóż mu odrobić lekcję. Bardzo was proszę. A ty tutaj w ogóle... Mam pytanie. Dostałeś tą butelkę? Nie dostałeś tej butelki, bo po co? Po co? A nie jest. No to leży, to jedz. A pies niewykąpany nadal? Nie, po prostu nie odrobicie lekcji, nie pójdziecie spać i mnie to nie obchodzi. Co za to? Zobacz, ile tu leży lekcji. Pomóż mu je odebrać. Zostaw psa. Pies później, najpierw dzieci, bo ci je zabiorą. A ty co, chcesz spać? Nie, ona nie rozumie. Dokąd idziesz? Czemu oni nie odrabiają tych lekcji? Za karę odrabiacie sami. Będziecie tu siedzieć, aż nie odrobicie, im to nie obchodzi. Tyle w tym temacie. Nie odrabialiście wcześniej, to... A ty puszcz dziecko do końca. Ty co robisz? No pewnie, oglądaj sobie telewizję, z tego, że twoje dzieci prawdopodobnie zostaną wywalone ze szkoły i nie zabiorą z powrotem do domu dziecka. Oglądaj sobie dalej telewizję. Co to miało być? Przecież on nawet chodzić nie umie. Weź Natasza go wsadzić do końca. Tak, wiem, że jesteś brudny bąbel, bo się nie dałeś wykąpać. I masz pustą miskę. Najpierw cię wykąpię. Tylko najpierw wsadzę to dziecko do końca. O, rany boskie, po prostu myślałam, że będzie prościej, ale już żałuję, że adoptowałam to kolejne dziecko, już żałuję, bo oni nie ogarniają, nawet mając trójkę dzieci. No nie radzi sobie zbyt dobrze w szkole. Widzę cały stos lekcji. Nie no, oni tego nigdy nie skończą. Najwyżej będą kończyć rano, no co ja zrobię? Chcesz kąpać tego psa? A ty co? A ty co? Nie denerwuj mnie. Tutaj muszę zamknąć przecież drzwi, bo zaraz... W ogóle zapomniałam, kurde, o tych obrazach. Nie zrobiłam jeszcze temu, jak on miał. Erikowi. Obrazu. Chyba, że ona zaczęła, a nie skończyła. Gdzie to jest ta sztaluga? Gdzieś tutaj. Trudno powiedzieć, co to za bohamady. To twoje w ogóle? Chyba tak, chyba to jest Erik, to dobrze. No tak stój sobie dalej, bo w domu to nie ma nic do zrobienia. Na dole jest jedzenie, które trzeba schować do lodówki. Tak, tam już się drze, że jest zmęczony i nie będzie odebrał lekcji. Oczywiście. Dobrze, wywalam cię ze szkoły. Chcesz znowu trafić do domu dziecka? No nie, on teraz jak dostanie dwóje, to przecież go wywalą. Dobra. Nie wiem, jak go w środku nocy obudzę, żeby odrobić lekcję, czy cokolwiek, bo... Nie widzę innej opcji, przecież mi go zabiorą. A jak mi go zabiorą, to mi już żadnego dziecka nie przyniosą. Ty chociaż skończysz. No, jeden mądry chłopiec, pokaż. No ty masz czwórkę. W ogóle tutaj czyjeś lekcje zostały. Nie mogę ich usunąć. Schowam tobie, nie mogę schować. No dobra, to jak będziemy mieli jakiegoś nastolatka, to pewnie... Odrobiłeś? Super. Albo czekaj, możesz pomóc bratu? Proszę cię, bądź taki kochany. Wiem, że tobie też brakuje zabawy. Ale ty jesteś jakiś bardziej uzdolniony, nie wiem. Nie marudzisz tak bardzo, chociaż zaraz pewnie będziesz, bo jesteś jeszcze zmęczony. Ale zrób ile możesz i... Zrób ile możesz, kochany. A ty tutaj sprzątaj za karę, bo mnie denerwujesz. O, Natasza poszła spać, no najlepiej. A pies wykąpany? A nigdy w życiu. Wykąpcie mi tego psa. On już poszedł spać. I ty też już idź spać, dziecko, tak? Idź spać. Dziękuję ci za pomoc, bratu. To już 75%. Ale tam jeszcze leżą dwie książki. O, Chrystusie, dobra. A ja teraz muszę dopilnować, żeby psa wykąpał. No dobra. Bo już mam tutaj pół godziny odcinka. Jezus Maria, po prostu tutaj zawsze wszystko się tak ciągnie.
Ja wam na dzisiaj dziękuję za uwagę. W kolejnym odcinku dostaniemy kolejne dziecko. No i mam nadzieję, że uda mi się poprawić oceny Franka. Także trzymajcie kciuki i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!